polskie. Dzień dobry, witam serdecznie, nie tylko miłośników kolarstwa z sądeckiego rynku. Za chwilę wystartuje 8. edycja szosowego wyścigu Doliną Popradu, organizowana przez Sądeckie Towarzystwo Cyklistów. Jak widać, tam pewnie za moimi plecami dużo się już dzieje. Kolarze zjeżdżają się na start. Za moment pojadą na 103-kilometrową trasę. Najpierw start honorowy do Starego Sącza, tam na moment zatrzymanie i jedziemy już na ostro. Jedną z najładniejszych, najpiękniejszych, o tym nie muszę pewnie mówić i przekonywać, tras w naszym regionie i pewnie jedną z najładniejszych tras kolarskich w Polsce. Ale nie będzie czasu dzisiaj na podziwianie widoków. Będzie ostre ściganie z kilkoma podjazdami, to wiemy. Najpierw Rzegiestów króciutko, potem niestety krzyżówka, zjazd i podjazd jeszcze pod Bogusze, potem już tylko w dół i płasko do mety. Blisko 100 kolarzy z całej Polski zjechało. To są kolarze nazywani mastersami, amatorami. To nie są kolarze, którzy żyją zawodowo z kolarstwa. Kiedyś pewnie jeździli, ścigali się w formie bardziej zorganizowanej, zawodowej, teraz dla zabawy. Co nie znaczy, że tu będzie dzisiaj zabawa. Będzie ostra walka. Zapraszam. Trasę zabezpieczamy zarówno dynamicznie, jak i poprzez statyczne patrole, jak to odbywa się w czasie takich zabezpieczeń wyścigów kolarskich. Współpracujemy ze Strażą Graniczną, Strażą Miejską na terenie miasta Nowego Sącza i również w zabezpieczeniu biorą udział siły organizatora. Są to strażacy, ochotnicy, którzy tam również będą po trasie zabezpieczać. W tym roku zawodników na starcie zgłosiło się 102. Mamy jedną kobietę, Rodzynka, który z roku na rok u nas startuje i nie jednego mężczyznę zawodnika wyprzedził.
Jestem tutaj w imieniu pana prezydenta, który dzisiaj nie mógł być, a co roku otwierał imprezę i był starterem. Bardzo się cieszymy, że w Nowym Sączu takie inicjatywy powstają i są realizowane. Od wielu lat już właśnie gościmy kolarzy. Potraktowałem treningowo, bo kończy się już sezon i szukaliśmy wyścigu, żeby jak najdłużej przedłużyć ten sezon. Wystartowaliśmy w tym wyścigu typowo treningowo, ale nie było tak wysokiego poziomu, żeby nie zdołać wygrać. Byli też zawodnicy, z którymi ścigamy się na co dzień, Emanuel Piaskowy i mój kolega Kamil Migdał. Trasa była dość ciężka. Decydującym momentem była druga połowa i dwa ostatnie podjazdy. Na nich wszystko się rozstrzygnęło, a do połowy tempo było bardzo spokojne. Będzie nawet treningowe. No, dwa podjazdy rozstrzygnęły wyścig. Pierwsze miejsce Jakub Foltyn. Gorące brawa! Zwycięzca wyścigu! No, wyścig organizacyjnie był dobrze dograny i z pewnością w przyszłym roku spróbujemy się tu znowu pojawić i godnie reprezentować nasz klub.